Otwory strzelnicze, blanki, portyki, misternie rzeźbione kolumny i strzeliste wieże otoczone fosą. Zakuci w zbroje rycerze wychodzą na chwilę z dziecięcych marzeń. Ich duchy nawiedzają sklepione komnaty od dnia, w którym przybyli z Europy, gnani głosem sumienia i Boga, by wyzwolić miejsca święte z rąk pogan. Przypominają o nich liczne zamki, w tym jedna z największych fortec krzyżowców, Margat, na wybrzeżu Syrii. Kto wzniósł tę potężną budowlę? Kto w niej mieszkał i jak żył? Kto bronił grubych murów? Na pytania te spróbuje odpowiedzieć syryjsko-węgierska ekspedycja, a także nasz film. Rycerze z Margatu. Ruch krucjatowy zapoczątkował papież Urban II w roku 1095. Był on odpowiedzią na przysłane z Bizancjum prośby o pomoc. Ziemią cesarstwa i tamtejszym chrześcijanom zagrażali Turcy Seldżuccy, którzy opanowali Ziemię Świętą. Wyzwólmy ją, zawołał papież, Bóg tak chce. Na jego słowa ruszyła z Europy fala pielgrzymów. Pierwszym krzyżowcom przyświecała myśl o zbawieniu duszy. Wodzowie krucjaty wywodzili się głównie z francuskiej szlachty, wspartej finansowo przez możnowładców. W czasach późniejszych ich rolę przejęły zakony rycerskie. W basenie Morza Śródziemnego powstały cztery chrześcijańskie państwa. Królestwo Jerozolimskie, Księstwo Antiochii, Hrabstwo Edessy i Hrabstwo Trypolisu. Twierdza Margat strzegła południowo-wschodnich rubieży Księstwa Antiochii. Na środkowym wschodzie wiele wydarzeń historycznych rozegrało się w pobliżu rzek. Historia Margatu związana jest z rzeką Banyas, która umożliwiła osadnictwo i zdecydowała o strategicznym znaczeniu twierdzy oraz rozciągającego się u jej stóp miasta. Pierwotnie nad rzeką leżało miasto o nazwie Bulunias. Kiedy zostało zdobyte w 1109 roku przez regenta Antiochii Tancreda, zyskało zlatynizowaną nazwę Valenia. Nad miastem Bulunias górowało wzgórze pochodzenia wulkanicznego. W latach 60. XI wieku muzułmanie wznieśli na nim fortecę o nazwie Al-Markab, co znaczy strażnica. Usytuowany wysoko zamek pozwalał kontrolować wybrzeże oraz okoliczne wzgórza i doliny. Około roku 1140 kronikarz Cafaro z Genui pisał, że przez dekadę krzyżowcy rządzili miastem, podczas gdy muzułmanie zajmowali twierdzę. Łacinnicy opanowali też ogrody u stóp zamku i miejscowe łaźnie, które chętnie odwiedzali muzułmanie. Obie nacje żyły w pokoju. Pewnego wieczoru jednak muzułmańscy obrońcy zamku wypili za dużo. Ich słabość wykorzystali chrześcijańscy rycerze pod wodzą Renauda de Mazouar, którzy wślizgnęli się do twierdzy i zajęli ją. Tak rozpoczęło się panowanie łacinnicy nad Al-Markabem. Mazoirowie byli jedną z najpotężniejszych rodzin w Antiochii. W ciągu jednej nocy ich władztwo wzbogaciło się o strategicznie położoną fortecę.
Donżon Mazoirów stał na kamiennym tarasie. Ponieważ był sercem XII-wiecznej warowni, mieszkaniem właścicieli i ostatnim bastionem obrony, znajdowała się w nim cysterna. W połowie XII wieku wzrost potęgi muzułmanów doprowadził do bankructwa nawet tak znacznej rodziny jak Mazoirowie. Forteca trafiła w ręce Joannitów. Biały krzyż na czarnym polu to dumny znak Joannitów, rycerzy zakonnych powołanych do niesienia pomocy ubogim. Pierwotnie prowadzili oni w Jerozolimie szpital dla pielgrzymów odwiedzających Ziemię Świętą. Z czasem zaczęli ich ochraniać. W obliczu zagrożenia ze strony niewiernych znaczenie zakonu systematycznie rosło. Pod koniec XII wieku stanowił już istotną siłę. W XIII wieku ciężar obrony państw chrześcijańskich na wschodzie spoczywał głównie na barkach joannitów i templariuszy. Ich działalność finansowały dochody z ziem nadawanych im przez możnych. Po zajęciu Margatu zakon postanowił, że będzie on główną fortecą, a wkrótce także siedzibą joannitów w Ziemi Świętej. Wymagało to przede wszystkim zabezpieczenia dostaw wody. Ponieważ w litej skale nie dało się wykuć studni, skonstruowano skomplikowany system zbierania deszczówki, którą dostarczano następnie do wszystkich budynków. Baszta Mazoirów została rozebrana, a cysterna znalazła się we wzniesionej na jej miejscu kaplicy. Mała cysterna nie wystarczała na potrzeby nowych mieszkańców. Zbudowano więc nową, tutaj, we wschodnim skrzydle zamku. Cysterna ta ma ponad 20 metrów długości i 8 metrów szerokości. Nawet teraz zniszczona sięga ponad 7 metrów w głąb sklepionego pomieszczenia wykutego w skale bazaltowej. Gromadziła wodę deszczową na potrzeby dużego garnizonu, koni i bydła. Zimą na wybrzeżu syryjskim padają obfite deszcze, gwarantujące jej stałą dostawę. Śnieg zdarza się tu bardzo rzadko, dlatego nie było potrzeby wznoszenia spadzistych dachów, po których by się osuwał. Na płaskich dachach zbierała się natomiast deszczówka. Stamtąd ceramiczne rury odprowadzały ją do cysterny w podziemiach. Większość joannickich cystern funkcjonuje do dziś. Ta jednak ma zatkany odpływ. Ponieważ woda nie może się z niej wydostać, nawet pod koniec lata wciąż jest pełna. Sercem wszystkich fortec krzyżowców była baszta. Po zburzeniu donżonu Mazoirów, joannici wznieśli na jego miejscu znacznie większą budowlę. Schody wykute w zamkowych murach prowadzą do komnat wielkiego mistrza na pierwszym piętrze baszty o murach grubości 6 metrów. Baszta jest okrągła, ale mieszczące się w niej komnaty mają kształt kwadratów. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że grubsze mury na bokach kwadratów absorbowały ogień z płonących pocisków katapult. A po drugie, kwadratowe pomieszczenia łatwiej było umeblować. Másrészt pedig egy nézetes alaprajzú szobába sokkal jobb a hely kihasználás.
W tym miejscu stało osłonięte kotarami łoże wielkiego mistrza. Do przechowywania rzeczy osobistych służyła mu szafa z jedną półką. Joannici nie mieli prawa posiadać na własność żadnych przedmiotów. Wstępując do zakonu, bracia składali śluby czystości, ubóstwa i bezwzględnego posłuszeństwa wobec wielkiego mistrza. Reguły zakonu joannitów i templariuszy stanowiły, że brat posiadający coś na własność w chwili śmierci nie może zostać pochowany jako prawy chrześcijanin. Jeśli brat, któremu wcześniej mistrz mienie odebrał, rozporządzi nim przed swoją śmiercią, a zemrze, ma zostać pochowany jak ten, kogo obłożono klątwą. Jeśli zaś wyżyje, a mienia się nie wyzbędzie, niech uwiążą mu sakiewkę u szyi i popędzą go nago przez szpital w Jeruzalem lub inny konwent, w którym mieszka. Niech bracia go wybatorzą, a potem niech pokutuje dni 40, środy i piątki poszcząc o chlebie i wodzie. To oryginalna posadzka komnaty wielkiego mistrza. Żwir rozsypany na zaprawie murarskiej sprawiał, że była bardziej wytrzymała. Podłoga nachylona jest lekko w stronę tego otworu, co dowodzi, że komnatę sprzątano tak, jak i dziś wiele tutejszych domów. Polewano posadzkę wodą, którą następnie zagarniano szczotką w stronę otworu. Na Środkowym Wschodzie woda zawsze była skarbem wykorzystywanym do ostatniej kropli. Otwór ten prowadzi do średniowiecznej latryny. W jej niszy ustawiano świecę rozjaśniającą pomieszczenie, gdy drzwi były zamknięte. Z komnaty mistrza wychodziło się do sali przyjęć, w której doszło do wielu ważnych wydarzeń. Wzniesiono ją przed rokiem 1202. Mury te oglądał więc węgierski król Andrzej II, który odwiedził Margat podczas piątej krucjaty pod koniec roku 1217. Kiedy Andrzej II ze swoją armią przybył do Ziemi Świętej na weneckich okrętach, mówiło się, że wraca do domu. Jego matką była bowiem Agnieszka lub Anna de Châtillon, księżniczka Antiochii. Miasto Antiochia, od którego wzięło nazwę księstwo, było ongiś najpiękniejszym i najbogatszym miastem Syrii. Jako siedziba patriarchatu odgrywało istotną rolę podczas krucjat. Zanim ojciec Andrzeja, Bela III, został królem Węgier, kilka lat spędził w Konstantynopolu, gdzie do czasu narodzin syna cesarza Manuela uważany był za następcę tronu. Ponaglany przez papieża i innych europejskich monarchów, poprzysiągł ruszyć do Ziemi Świętej, ale słowa nie dotrzymał. Po jego śmierci papież uznał, że przysięga ojca obowiązuje syna. Na krucjatę wyruszył więc Andrzej II. Chociaż jak większość władców brał udział jedynie w potyczkach, dowiódł, że jest monarchą godnym tego miana. Dotrzymał przysięgi złożonej przez ojca i wziął udział w krucjacie, a potem jako jedyny poprowadził armię do domu drogą lądową, zachowując przy życiu niemal wszystkich zbrojnych. Andrzej II nie tylko odwiedził Margat, ale też ofiarował tutejszym rycerzom bardzo hojną donację. Obiecał wypłacać im co roku 100 marek pochodzących z dochodów żub solnych w Solocz.
100 marek to spora suma. Ponad 23 kg kruszcu przeznaczone na rozbudowę i konserwację twierdzy. Widzimy tu ruiny komnaty dla gości zamku i część murów podtrzymujących jej sklepienie. Kiedy Margat przestał być siedzibą wielkiego mistrza, podejmowano w niej przybywających z Akry zwierzchników zakonu oraz członków ich świty. W owych czasach muzułmańscy władcy, m.in. sułtan Aleppo, emir Hamy, a nawet miejscowi asasyni, płacili rycerzom za ochronę. Kaplica była jedną z ważniejszych budowli twierdzy, ośrodkiem jej życia duchowego. To jedna z największych kaplic zakonnych w Ziemi Świętej. Raz w tygodniu odbywały się w niej uroczyste msze, ale zarówno rycerze, jak i pielgrzymi modlili się w niej codziennie o ustalonych porach. Nakazuje się, by ciała pielgrzymów i innych chrześcijan, którzy zmarli po nieszporach, pozostawić w spokoju do dnia następnego w szpitalu, w którym odeszli. Niech jednak nie leżą na marach w ciemności. Zmarli bracia wystawieni być mają w kaplicy, w otoczeniu księży śpiewających psalmy i płonących świec. Choć kościoły krzyżowców zdobiono zazwyczaj malowidłami, niewiele z nich się zachowało. Pierwsze freski odnaleziono tutaj w latach 70. XX wieku. Jeszcze większą niespodziankę sprawiły archeologom freski w kaplicy zamkowej, tworzące największy cykl malowideł z epoki krucjat w Ziemi Świętej. Freski te są wyjątkowe pod względem techniki oraz tematu. Duże malowidło przedstawiające piekło umieszczono tuż przy apsydzie. W jego górnej części widoczne są postaci grzeszników powieszonych na uschniętych drzewach za tę część ciała, która przyczyniła się do grzechu. Bluźnierca wisi na języku. Oczy postaci obok wyjada żmija, co symbolizuje chciwość. Tu widać koło z trójkątnymi ostrzami i nabitego na nie mężczyznę. Obok widnieje ciekawy wizerunek nagiego biskupa siedzącego w ogniu piekielnym i otoczonego przez cztery diabły. Freski wyglądają na dzieło mistrza z Zachodu, co w Ziemi Świętej jest ewenementem. Zaczęliśmy już usuwać zaprawę z północnej ściany kaplicy, by odsłonić dużo bardziej optymistyczne malowidło, wizerunek nieba. Apsydę również ozdobiono. Resztki geometrycznych wzorów, zarysy kształtów i kolory świadczą o tym, że była malowana wielokrotnie. Kolejnym bardzo ważnym pomieszczeniem fortec zakonów rycerskich oraz klasztorów był kapitularz. Ta olbrzymia sklepiona komnata miała 38 metrów długości i 18 metrów szerokości. Niestety zniszczyło ją trzęsienie ziemi. W wielkiej sali kapitularza znaczniejsi bracia spotykali się, by omówić przypadki naruszenia reguły, a także zdecydować o podjęciu działań zbrojnych. Spotkania odbywały się regularnie. Prawdopodobnie właśnie w kapitularzu Margatu w latach 1204-1206 zbierała się kapituła generalna zakonu z udziałem braci przybyłych z Europy. W owym czasie umysły joannitów zaprzątały głównie zagadnienia wojskowe.
Znajdujemy się teraz w zamkowych kuchniach. Podobnie jak w wielu innych warowniach czy klasztorach tego okresu, mieściły się one w centralnej części zabudowań. Podzielone były na dwie części. W pierwszej myto i przygotowywano jedzenie, w drugiej je gotowano. Najlepiej zachowaną częścią kuchni jest fragment muru komina. W tym miejscu wznosiły się cienkie ściany, wzdłuż których dym unoszący się z palenisk uchodził do otworu wylotowego. W jednej kuchni sporządzano posiłki dla braci i pacjentów szpitala. Resztki spożywano tutaj. Znaleźliśmy w pobliżu liczne kości zwierząt domowych, takich jak kozy, owce i bydło. Niech bracia nie polują konno, pieszo ani z sokołem. Strawa i napitki przednie być winny zgodnie z tym, na co konwent pozwolić sobie może. Niech bracia nie jadają mięsa w środy, w soboty i od siedemdziesiątnicy do Wielkiej Nocy, prócz tych, którzy słabują lub na zdrowiu zapadli. Ci, którzy siądą do stołu, niech dostaną dwa posiłki mięsne lubo jeden przyrządzony na dwa sposoby. Porcja na dwóch ubogich ma ważyć dwie miarki. Za murem komina i paleniskiem, położonym najdalej na północ, znaleźliśmy dziwną niszę. Długo zastanawialiśmy się nad jej funkcją. Podejrzewamy, że mieściła się tutaj pomywalnia. Ktoś stawał na tej płycie i zbierał resztki z talerzy oraz garnków, a potem mył je nad tym zagłębieniem. Tutaj było miejsce na pochodnie, która oświetlała wnękę. Woda po umyciu naczyń spływała następnie wyżłobieniem w podłodze kuchni i płynęła do kanalizacji rurami poprowadzonymi wewnątrz murów refektarza. Ta obszerna komnata służyła za refektarz. Reguła zakonu nakazywała braciom wspólnie spożywać posiłki, co wymagało sporej przestrzeni. Refektarz w Margacie miał prawdopodobnie dwa poziomy. Na górnym jadali bracia rycerze, a na dolnym bracia niżsi rangą. Na podłodze widać ślady podstaw kolumn podtrzymujących górny poziom refektarza. Nieopodal przechowywano oliwę z oliwek, by zawsze była pod ręką. Baryłki z winem wciągano prawdopodobnie do refektarza bezpośrednio z piwnicy, tymi okrągłymi szybami. Reguła nie zabraniała jego picia. Przeciwnie, rycerzom zalecano wino do mięsa i innych posiłków. Wszyscy bracia winni zasiadać do wspólnego stołu. Niech żaden nie spożywa posiłku samotnie, chyba że otrzyma na to pozwolenie. Jadło w konwencie, takoż i napitki, winny być proste. Niech żaden z braci nie dostaje jadła lepszego ani innego niż pozostali, ani przy stole, ani później. Tutaj mieściło się dormitorium. W tej sklepionej komnacie bracia zakonni spędzali noce. Zgodnie z regułą zakonu w XII wieku wszyscy spali w jednym pomieszczeniu. Pierwotnie ta sklepiona komnata była podzielona na dwie części. W jednej spali rycerze, w drugiej bracia niżsi rangą. Lovak
Do rycerzy należeli wyłącznie szlachetni urodzeni. Niżsi rangą byli zaś bracia sierżanci i Turkopole, czyli miejscowi chrześcijanie lub potomkowie mieszanych związków. Służyli oni w lekkiej jeździe oraz oddziałach zwiadowczych. Rozmiary komnaty pozwalają z grubsza określić liczebność braci. W całej Ziemi Świętej stacjonowało ich około 3400. Mniej więcej tyle samo przebywało w Europie. Ci zajmowali się zarządzaniem tamtejszymi posiadłościami zakonu. W fortecy wielkości Margatu służyło prawdopodobnie 50-60 rycerzy. Wydaje się to mało. Pamiętajmy jednak, że joannici byli jednymi z najlepszych wojowników swoich czasów i że przysięgali oddać życie w obronie Ziemi Świętej. Utrzymywali dyscyplinę, patrolowali okolice, walczyli w dzień i w nocy. Różnica między braćmi zakonnymi a zwykłymi rycerzami była mniej więcej taka jak dziś między komandosami a policjantami z drogówki. Oddział 60 takich rycerzy stanowił nie lada siłę. Reguła templariuszy stanowiła na przykład, by atakować oddziały wroga trzykrotnie przewyższające braci liczebnie, to też walka z przeważającymi siłami stanowiła dla nich chleb powszedni. Rycerze zakonni byli znakomicie wyszkoleni, ale sukcesy zawdzięczali też całkowitemu posłuszeństwu wobec zasad oraz znakomitemu ekwipunkowi, jaki gwarantował im zakon. Jednym z podstawowych elementów ich wyposażenia była kolczuga okrywająca ciało od głowy po kolana, a czasem nawet kostki. Rozcięcia z przodu i z tyłu poniżej pasa umożliwiały jazdę konną. Pierwszą warstwę odzieży rycerza stanowiła wełniana tunika. Na nią rycerz nakładał skórzany bezrękawnik, a następnie kolczugę. Te trzy warstwy, wełny, skóry i metalu, chroniły ciało przed głębokimi ciosami mieczy i przed grotami strzał. Częścią pancerza był również hełm. W XII wieku stożkowaty, w wieku XIII natomiast garnczkowy. Muzułmanie nosili podobną odzież i kolczugi. Pancerze krzyżowców były jednak mocniejsze, a ich miecze oraz ostrza włóczni dłuższe. Zmasowany atak dobrze wyposażonych i wyszkolonych rycerzy, zarówno zakonnych, jak i świeckich, przynosił znakomite efekty. Przez długi czas krzyżowcy pozostawali siłą nie do pokonania. Wieść niosła, że dosłownie miażdżą wroga. Ważną rolę w ich kampaniach odgrywały też konie, specjalnie szkolone do bitwy i sprowadzane z Europy. Były one większe i mocniejsze od miejscowych wierzchowców, którymi rycerze gardzili. Na noc cały ekwipunek składano w zbrojowni. Zgodnie z regułą, rycerze sypiali w koszulach nocnych. Nieopodal dormitorium znajdowała się dwupiętrowa wieża z latryną. Można z niej było korzystać równocześnie na obu kondygnacjach, czyli na poziomie dormitorium i znajdujących się na dachu tarasów. Brat winien mieć trzy koszule i trzy pary gaci,
jedną tunikę i jeden czepek, trzy prześcieradła na łóżku i czwarte w sakwie, dwa płaszcze, w tym jeden podbity skórami, oraz dwie pary nogawic, jedne lniane, drugie wełniane. Niech sypia odziany w koszule z lnu, wełny lub innej materii. Asasyni mieszkali w górach na wschód od Margatu. Sekta ta powstała pod koniec XI wieku. Jej członków uważano za najzacieklejszych wojowników niewiernych. Od roku 1130 wznieśli w okolicy kilka fortec i stworzyli niewielkie państwo z ośrodkiem w Alamucie. Sąsiedni władcy muzułmańscy nienawidzili asasynów z powodu ich ekstremalnej doktryny i morderstw popełnianych na sunnickich przeciwnikach. Do zabójstw tych dochodziło w miejscach publicznych, na oczach wielu świadków, i przybierały one formę przerażających spektakli. Sprawcy tych zabójstw często nie podejmowali nawet próby ucieczki i ginęli na miejscu. Krążyły pogłoski, że poświęcali życie odurzeni narkotykiem, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie zdecydowałby się na taki krok. W rzeczywistości kierował nimi fanatyzm. Byli gotowi ponieść najwyższe poświęcenie dla własnych przekonań religijnych. Zdarzało się, że zabójstwa planowali przez wiele lat. Przenikali na przykład na dwór sąsiedniego władcy, zaczynali jako kucharze, a potem pieli się w górę w dworskiej hierarchii. Ponieważ zwykle byli dobrze wykształceni i władali kilkoma językami, w końcu wchodzili do kręgu najbliższych doradców władcy i zyskiwali prawo, by modlić się u jego boku w wielkim meczecie. Wtedy decydowali się na realizację swojego planu i zabijali owego władcę na oczach całej świty. Joannici nie tylko nie bali się asasynów, ale też ściągali z nich podatki. Rycerze z Margatu kontrolowali ziemię sekty, domagali się zatem daniny. Gdy jej nie dostawali, wysyłali karne ekspedycje. Sukcesy pierwszej wyprawy krzyżowej nadal zdumiewają. Współcześni uważali je za dowód boskiej ingerencji. Wydaje się jednak, że krzyżowcom pomogły niesnaski pomiędzy muzułmanami. W XI wieku tutejsi muzułmańscy władcy często ze sobą walczyli. Syrię udało się zjednoczyć dopiero w połowie wieku XII, dzięki staraniom imama al-Din Zankiego i jego syna Nur ad-Dina. Ich dzieło dokończył sułtan Saladin, który pokonał krzyżowców pod Hattinem w 1187 roku. Joannici przejęli Margat w lutym 1187 roku, na kilka miesięcy przed tą bitwą. Klęska pod Hattinem była druzgocąca. Krzyżowcy stracili prawie całą armię. Kilka tysięcy mężczyzn zginęło lub trafiło do niewoli. Los ten spotkał również chrześcijańskich przywódców, w tym Renauda de Châtillon, który bezpośrednio sprowokował atak Saladyna. Wieść niesie, że Renauda, seniora Zajordanii i byłego księcia regenta Antiochii, sułtan ściął osobiście. Warto też wspomnieć, że wnukiem Renauda był król Węgier Andrzej II.
W kilka miesięcy po bitwie pod Hattinem Saladyn opanował całe Królestwo Jerozolimskie z wyjątkiem Tyru. Na wybrzeżu Syrii stanął latem 1188 roku. Mimo że renowacja Margatu dopiero się rozpoczęła, Saladyn uznał, że twierdza jest zbyt silna, by próbować ją zdobyć. Podejście pod nią utrudniały dodatkowo strome skały schodzące aż do morza. Co więcej, w porcie zakotwiczyli właśnie przybyli z Sycylii krzyżowcy, którzy razili ogniem maszerujące wybrzeżem oddziały sułtana. Arabskie kroniki wspominają, że wojska Saladyna przeszły tędy wyłącznie dzięki osłonom wykonanym z drewna i żelaza. Kilka lat później pojawił się w Margacie inny barwny władca, król krzyżowiec Ryszard Lwie Serce. Wylądował w tutejszym porcie i poprowadził stąd atak na Akre. Po drodze do Ziemi Świętej Ryszard zajął Cypr i pojmał jego władcę. Przywiózł go tutaj ze sobą. Izaak Komnen zmarł potem w Margacie i został tu pochowany. W XIII wieku przygasł zapał krucjatowy w Europie. Na Środkowy Wschód przybywało niewielu pielgrzymów i krzyżowców. Joannici i Templariusze próbowali wyrównać niedostatek rycerzy, budując ogromne, nowoczesne fortece lub rozbudowując stare. System obronny zaprojektowano tak, by móc prowadzić ostrzał z poziomów 4, 5 i 6 jednocześnie. Dwa piętra centralnej baszty Margatu wyposażone zostały w otwory strzelnicze. W jej górnej części znajdowały się potężne machikuły. Na jej obwodzie zainstalowano katapulty skierowane należące naprzeciwko wzgórze, na którym wrogowie rozstawiali mangonele. Pozostaje pytanie, czy skoro katapulty były skuteczne na taką odległość, obrońcy wykorzystywali też łuki? Wysoko na wybrzeżu łuki nie były przydatne, bo wiatr znosił strzały. Dużo lepiej sprawdzały się kusze, które miały w dodatku większy zasięg. Kusze zadawały też więcej obrażeń, ponieważ groty bełtów o kształcie ostrosłupów przebijały pancerze, wchodząc głęboko w ciało. O ile trafiony zwykłą strzałą rycerz często przeżywał, w przypadku bełtu nie miał najmniejszych szans, bo grot rozrywał organy wewnętrzne. Bełty stanowiły też innego rodzaju zagrożenie. Podczas wyjmowania pocisku nieprzytwierdzone na stałe do promieni groty często pozostawały w ciele. Od takiego grotu zginął ranny w ramię król Ryszard Lwie Serce. W 1205 roku bełt położył też kres trwającemu blisko rok oblężeniu Margatu, gdy jeden z kuszników zabił prowadzącego atak emira Aleppo.
Podczas wykopalisk znaleźliśmy mnóstwo kul od katapult oraz grotów. Dowiedzieliśmy się również, w jaki sposób dostarczano kule na dach budowli, wyposażonych jedynie w wąskie schody. Na dachach budynków za basztą i kaplicą odkryliśmy dziwne, okrągłe, kamienne konstrukcje. Długo zastanawialiśmy się nad ich funkcją, szukając analogii w budowlach europejskich. Okazało się, że kamienne kręgi stanowiły podstawę gigantycznego dźwigu. Podobnie jak europejskie konstrukcje z tamtych czasów, zbudowany był on z drewna. Służył do wciągania na dach amunicji do katapult oraz wiązek bełtów do kuszy. W ten sam sposób transportowano na górę katapulty, które w czasie pokoju przechowywano gdzie indziej. System obrony wrót twierdzy był równie skomplikowany. Na początku XIII wieku rycerze czuli się w swojej siedzibie tak pewnie, że zrezygnowali z części zabezpieczeń, by we wschodniej części budynku bramnego urządzić sobie łaźnię. W jej skład wchodziła sauna z ogrzewaniem podłogowym. Korytarz wyłożony kafelkami oraz pokój kąpielowy z kamienną wanną o nachylonym pod lekkim kątem dnie. Dzięki temu woda po kąpieli spływała rurami do miejsca, które, jak sądzimy, było latryną szpitala. Nakazuje się, by dla chorych szpitala w Jeruzalem bracia najęli czterech lekarzy, biegłych w badaniu moczu i rozpoznawaniu chorób, tak by potrafili znaleźć właściwe lekarstwo. Zakładamy, że szpital mieścił się w tym budynku i że podobnie jak inne szpitale joannitów, wzorowany był na szpitalu znajdującym się w Jeruzalem. Chorych leczono bezpłatnie, niezależnie od narodowości i wyznania. Przyjmowano w nim więc zarówno chrześcijan obu obrządków, jak i muzułmanów oraz Żydów. Narodowość lekarzy również nie miała znaczenia. Liczyły się wyłącznie ich umiejętności. Za swoją pracę otrzymywali od zakonu sowitą zapłatę. Dietetyczne posiłki dla chorych przyrządzano w osobnych kuchniach. W ich skład wchodziły mięso, miód, słodycze i owoce. Posiłki były obfite i dobrej jakości. Po raz pierwszy pacjenci spali w osobnych, czystych łóżkach z pościelą, dostarczaną przez szpital. Trzy razy w tygodniu chorzy winni jeść mięso, wieprzowinę lub baraninę. Ci zaś, którzy jeść ich nie mogą, niech dostaną kurczaki. Łóżka winny być szerokie i długie, by chorzy zażywali w nich odpoczynku. Każde z własnym nakryciem i płótnami. Dzieci narodzone podczas pielgrzymki winny mieć kołyski, by leżały osobno i by ich snu nie zakłócały kręcące się niespokojnie matki. Ozdrowieńcy otrzymywali od szpitala nową odzież i buty. Oznacza to, że joannici dysponowali własnym zapleczem. Regularnie rozdawali żywność i odzienie ubogim oraz potrzebującym, co wymagało sporych umiejętności logistycznych. Statuty szczegółowo opisywały, co każdy pacjent powinien otrzymać. Niech każdy chory dostanie pelerynę z owczej skóry oraz buty, w których będzie chodzić do latryny. Braciom, którzy zaniemogli, a w szpitalu grali w szachy, czytali romanse lub jedli,
co im zakazano, niech nie dają niczego, co chorym przyznane, ale innej kary im oszczędzą. Wolą jest naszą, by nikt nie grał w kości w Wigilię ani w inny czas. Co ciekawe, w Margacie podwójny mur otaczający 6-hektarowy szczyt wzgórza chroni nie tylko zamek, ale również 5-hektarowy obszar zabudowy miejskiej. Stanowił on kompletne średniowieczne miasto z całą jego infrastrukturą. Mieszkali tu łacinnicy, w tym kupcy przybyli z Genui. XIII-wieczna kronika wspomina, że na przedmieściu wznieśli swój kościół Ormianie. Inne źródła także wspominają o świątyniach wzniesionych w okolicy przez miejscowych wiernych kościołów obrządku wschodniego. Między innymi maronitów i monofizytów. Latem 1188 roku, kiedy oddziały Saladyna maszerowały wzdłuż wybrzeża syryjskiego, w fortecy schronił się biskup Valeni Anterius, który pomógł Joannitom uzyskać Margat. Między nim a zwierzchnikami Joannitów z twierdzy doszło jednak wkrótce potem do sporu o dziesięcinę z miejscowej diecezji spustoszonej przez Saladyna. Sprawa trafiła do papieża i została rozstrzygnięta na korzyść Joannitów, którzy mieli w Europie i w Rzymie grono gorliwych zwolenników. Obok twierdzy, inną ważną budowlą w obrębie murów był pałac biskupa Valeni. Wzniesiono go w północnej części wzgórza, możliwie jak najdalej od zamku. Dowodzi to, że biskupi i joannici rzadko ze sobą współpracowali. Pozostałości pałacu wskazują, że był to obszerny budynek z otworami strzelniczymi, szybem wentylacyjnym, rzeźbioną fasadą i kutymi schodami. Zachowały się drzwi i część okien. Pałac miał kilka skrzydeł i wewnętrzny dziedziniec. Margat był najważniejszym zamkiem Joannitów w Ziemi Świętej. Cytadela i zamknięte murami miasto stanowiły centrum administracyjne posiadłości zakonnych, obejmujących południowe regiony księstwa Antiochii oraz północną część hrabstwa Trypolisu z kilkoma tysiącami wiosek. W 1212 roku jeden z pielgrzymów pisał, że dniem i nocą wozy przywożą do zamku zapasy amunicji i żywności. Pielgrzymów twierdził, że w Margacie zgromadzono ich tyle, by starczyło na 5 lat oblężenia. Otaczające Margat wioski zamieszkiwali głównie chrześcijanie. Islam przyjmował się tu z oporami. Bliskość świętych miejsc umacniała wiarę. Nawet dzisiaj 18-20% mieszkańców Syrii uważa się za chrześcijan. Niektóre z domów na wzgórzu były zamieszkane do roku 1959. Inne czas zmiótł z powierzchni ziemi. Pozostała forteca, dumne świadectwo woli ludzkiej i boskiej. Nikt jej nigdy nie zdobył. Nie mogąc dłużej utrzymać Margatu, w roku 1285 Joannici oddali zamek Mamelukom, otrzymując w zamian prawo swobodnego opuszczenia twierdzy. Mamelucy zakończyli panowanie łacinników w Syrii. Krzyżowcy wrócili do Europy albo przenieśli się na Cypr. W XVI wieku tereny te podbili Turcy osmańscy. Po I wojnie światowej
przeszły pod zwierzchnictwo Francji. Teraz do Margatu wrócili europejscy archeolodzy, architekci, konserwatorzy, geolodzy. Eksperci, ochotnicy i studenci. Przybyli z Węgier, by podnieść Margat z ruin, przywrócić mu dawną świetność i oddać go dziedzicom kultury chrześcijańskiej i muzułmańskiej. Wersja polska SDI Media Polska. Tekst Ola Ostrowska. Czytał Marek Lelek.